wszyscy się tego boimy, dlatego że po pierwsze, jak pokazują przykłady wypłat suszowego i za rok 2018, kiedy był bardzo duży pośrednik i zostały te środki wypłacone dopiero w roku 2019, jak i kwestia tego roku 2019, gdzie tak jak mówiliśmy przed chwilą, wiele osób jeszcze ma zaledwie tylko zaliczki. Bardzo podobnie może być w sytuacji tarczy kryzysowej. Tutaj jeszcze chyba jest problem taki, że będzie jednak to bardzo duża skala wniosków, jeżeli i tutaj są pewne obawy, czy instytucje państwowe będą w stanie te wnioski w sposób szybki i sprawny, bez zbędnej biurokracji, bez zbędnych zaświadczeń obrobić.